Nana, a jak namówić rodziców na kolczyki? Nana, mi co zrobić, żeby rodzice zgodzili się na kolorowe włosy? Nanuś, jak przekonać mamę, żeby pozwoliła mi z tobą jechać na obóz? Wasi rodzice po tym odcinku chyba mnie znienawidzą. Cześć, Mano, sister Namician i witam was w tym jakże pomocnym odcinku, w którym pogadamy sobie o tym, jak namówić rodziców na... cokolwiek. Wcale nie ironizuję. Na wszystko albo nic. Chociaż jeżeli mielibyście namawiać na nic, to nie wiem, czy miałoby to sens. Ale wiem jedno! Mega sens ma w tym momencie danie kciuka w górę i trzymanie smartfona bliziutko siebie. Możliwe, że nawet oglądacie mnie na tym smartfonie, więc bardzo dobrze, bo będzie super konkurs z nagrodami i na pewno wam się przyda telefon albo tablet. A będzie aż 5 zwycięzców, a więc żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Drugi odcinek, jestem w tej samej stylowie, ale po prostu się ewidentnie w niej zakochałam. Najczęściej przez was zadawane pytania to chyba te, co zrobić, żeby rodzice w końcu się zgodzili. A z racji tego, że jestem mistrzem lekkiej manipulacji i techniki maślanych oczek, stwierdziłam, że zdradzę wam moje sekrety. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w każdym razie pofarbowałam sobie włosy na niebiesko w pierwszej gimnazjum. Wtedy też zmieniłam styl na nu pastel goth, zaczęłam się malować, co prawda koszmarnie i nie wychodziło mi to wcale, ale dawało satysfakcję, więc chyba okej. No i też zrobiłam wtedy 7 kolczyków, a to wszystko za zgodą moich rodziców, więc chyba mam w tym jakieś doświadczenie. A miałam wtedy 13-14 lat, więc byłam plus minus w waszym wieku. Albo trochę młodsza, albo starsza. Nie wiem, czy jest inna opcja. Rurki z kremem. No tak, ta jest zawsze. No więc zaczynamy przedstawianie 5 magicznych technik. Dokładnie tylu, ile będzie zwycięzców w naszym konkursie. Działaj z wyprzedzeniem. Jeżeli czegoś chcesz i wiesz to już na 110%, że to musi być twoje, musisz zacząć działać sprytnie, czyli zacząć działać przed tym, jak poinformujesz o tym rodziców. O, co, come on! Postaraj się być najlepszą wersją samego siebie, no przynajmniej w domu i w szkole. Zaproponuj pomoc przy przygotowaniu obiadu. Wynieś śmieci, zrób mamie herbatkę albo jakąś dobrą kolację, przynieś kilka dobrych ocen ze szkoły lub zdobądź jakąś pochwałę. Jestem święcie przekonana i dobrze o tym wiem, że części z was nie chce się robić tych niektórych rzeczy, ale muszę wam powiedzieć, że tym samym, jeżeli zaczniecie to robić, to zbudujecie u rodziców takie poczucie, że jesteście dojrzali. Jak truskawki w czerwcu. XD. Nieważne. W każdym razie takim sposobem zbudujecie sobie pewne i stabilne podłoże odpowiedzialności, waszej odpowiedzialności w ich oczach. A to pomoże wam w rozmowie oraz namowach na zebranie sensownych argumentów i zupełnie nowe spojrzenie waszych rodziców na was i na wasz styl bycia. Skoro jesteście pomocni, pilni, to czemu nie mielibyście być tacy sami, mając kolczyki czy kolorowe włosy? Jest to w ogóle tak zwana metoda kija i marchewki. Czyli wy coś dajecie, ale też coś dostajecie. Dobra, nie mogę się już doczekać, więc konkurs robimy już teraz. Mam dla was do wygrania, mam dla was do rozdania 5 takich balsamików od Indigo. Jest to zupełnie nowy zapach, w którym gwarantuję, że zakochacie się od razu. Po jego użyciu wasze ciało mieni się milionem złotych drobinek i już wam pokazuję, o co chodzi. Żeby wygrać jeden z 5 nowych balsamików, wystarczy, że zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jakimś cudem jeszcze tego nie robicie, zaobserwujecie mojego Instagrama oraz Instagrama Indigo Niles. I pod ostatnim moim zdjęciem na Instagramie, czyli właśnie o tym tutaj, które się tu wyświetla, napiszecie, dlaczego chcielibyście wygrać ten oto balsamik. Nie zapomnijcie dodać w komentarzu hashtagu Indigo oraz hashtagu konkurs. 5 zwycięzców wybiorę w przyszłą sobotę. Powodzenia! Wyczuj moment. Niby takie banalne, ale jednak działa jak nic. Jeśli twoi rodzice nie są w humorze i widać po nich, że są totalnie zmęczeni, postaraj się odłożyć swoje zachcianki na później. Wiem, że to troszeczkę irytujące, bo jeżeli chce się coś mieć, to chce się to mieć na już, ale z człowiekiem, który ma zły dzień, nic nie wskuracie. A co więcej, możecie sobie tylko zaszkodzić. Bo jeżeli uderzycie z tematem, który już na sam początek wiadomo, że jest do przedyskutowania, w takim momencie raczej na 100% przegracie. A jeżeli spróbujecie po jakimś czasie wrócić do tej dyskusji, to waszym rodzicom automatycznie będzie się w głowie zapalać lampka i przypominać im się, że wtedy nie chcieli, to teraz już będzie kategoryczne nie, bez żadnej dalszej dyskusji. Więc śledź uważnie ich humorki i spróbuj uderzyć w jakimś ważnym momencie, na przykład podczas urodzin, zakończenia szkoły, po ważnych egzaminach, czy w okresie świąt. Pozytywna aura często wpływa sama na to, że rodzice stwierdzają: tak, zgadzam się.
Oczywiście, bywają takie przypadki, kiedy rodzice żałują tej decyzji, ale no, zgodzili się już, więc wygrana jest wasza. Oczekuj więcej niż chcesz. To jest bardzo brutalna technika, ale od razu daje ci rok gwarancji. No dobra, łap nawet dożywocie. W sensie dożywotnią gwarancję, że działa. Wszystkie możliwe reklamacje w biurze obsługi klienta. Dziękujemy za uwagę. Powiedzmy, że chcesz zrobić sobie kolczyk w nosie, dajmy na to septum. Ale tego nie mówisz rodzicom, mówisz im od razu, że zależy ci na trzech kolczykach w nosie, to znaczy septum i dwóch nostrilach po boku. Podwyższając swoje oczekiwania, zawsze łatwiej będzie ci negocjować, ponieważ dobrze wiesz, że już na tak dużą pulę na pewno się nie zgodzą. Ale teraz masz pole manipulacji i możesz schodzić w dół do swojego wymarzonego jednego. Po dyskusji o trzech zejdź do dwóch, ale trzymaj uparcie na razie to stanowisko. Podbijaj je logicznymi, wypracowanymi wcześniej argumentami. Na przykład, że kolczyk po wygojeniu w każdej chwili możesz wyciągnąć, że nie jest to obecnie jakaś oznaka nie wiadomo czego, tylko taka kwestia mody, że dziurka jest praktycznie niewidoczna, że zabieg wykonasz oczywiście w profesjonalnym studiu przy obecności twoich rodziców. Poczerp informacje na dany temat, na przykład o pielęgnacji i higienie. To też dużo daje. Może spróbuj pokazać mamie albo tacie zdjęcia dziewczyn, chłopaków, którzy mają właśnie jakieś takie kolczyki, które wy chcecie i pokażcie im, że to naprawdę fajnie wygląda. Nagrywanko! Nagrywanko! Zwykle po długim czasie marudzenia nagle schodzi do okej, dobra, ale tylko jeden! A ty będziesz miał swój wymarzony septum, który był właściwie jako jedyny na początku. Taką technikę możesz stosować właściwie do każdego przypadku, ale pamiętaj przede wszystkim o dobrej argumentacji. A dobrym argumentem nie jest bo chcę! No tak! Nie. To tak nie działa. 20 zł na wyjście na miasto? Powiedz, że chcesz 50. Zejdź za 20. Nowy telefon? Pokaż najdroższe modele. Wtedy nawet te za troszkę więcej okażą się tańsze. I tak dalej, i tak dalej. Myślane kocie oczka. Oj. Ta rada wyklucza absolutnie wszystkie poprzednie. No ale co rodzic, to obyczaj. I jeżeli na jednego nie działa, to na drugiego musi. Udawaj smutnego słodziaka, który już z góry skazany jest na polaśkę. No bo coś tego, że ja chcę. Wiem, że chcę, no ale nie mam wsparcia, więc pewnie nigdy i tak tego nie osiągnę. Delikatnie mówiąc, rób z siebie lekką ofiarę losu. To czasami lubi podziałać. Jeżeli kiedykolwiek oglądaliście Shreka, to mogę wam polecić specjalistę w tej dziedzinie. Mianowicie jest to kot w butach. Uparty, pewny siebie, waleczny, no ale jak przychodzi co do czego, to robi wielkie kocie myślane ocka. Ja się prosić, żeby mu dać coś dobrego albo pogłaśkać. Na przykład, jeżeli zależy ci na jakichś nowych ciuchach, to pomaruj, że Kaśka z twojej klasy ma na przykład jakieś nowe super spodnie. A niedługo w ogóle macie zaraz wycieczkę klasową, a potem zdjęcia klasowe, a takie chwile w życiu to się już nigdy nie powtórzą. Trochę nie przejdzie, jeżeli nie lubisz szkoły, ale wiesz, zawsze możesz powiedzieć, że nagle z wszystkimi się pogodziłeś, jest to twoje ulubione miejsce. Generalnie swój cel obierasz za najważniejszy w życiu, ale w kółko powtarzasz dość smutnym głosem i takim z góry przegranym, że no niestety nie jesteś w stanie go zrealizować. I w pewnym momencie staje się tak, że twoi rodzice zaczynają się nad tobą litować i mama się pyta, czy chcesz jechać na zakupy i byśmy coś kupili. Ale w tym momencie nie możesz się absolutnie od razu zgodzić, tylko właśnie żałosnym tonem głosu powiedzieć: nie, no nie będę cię wykorzystywać, mamo, wiesz, no bardzo cię kocham i nie mogę. I wtedy w swoich rodzicach wzbudzasz naprawdę poczucie odpowiedzialności kupienia ci nowego ciuchu. A wygraną masz jak w banku. Nie zapomnij później pięknie podziękować. Gadaj, maruć, maruć, gadaj. Kiedy już nic nie działa, to i tak nie masz niczego do stracenia. Więc nawijaj o tym, na czym ci zależy, codziennie. Kilka razy dziennie. Do zwariowania. Przy obiedzie. Przy kolacji. Na dobranoc. Na dzień dobry. No i oczywiście podczas jedzenia rurek z kremem. Hashtag rurki z kremem. Jest to irytujące, jest to wkurzające, więc są tylko dwa wyjścia. Albo osiągniesz swój wymarzony cel i rodzice powiedzą: okej, kupię ci to, dostaniesz to, zgadzam się, tylko proszę nie maruć. Albo dostaniesz jakiś szleban. Z całego serca życzę ci, że jeżeli jest to ten drugi przypadek, to będzie to kawałek szlebanu kolejowego. Nie jest aż taki ciężki, jakby się wydawało, w środku jest pusty. Jak ta blondynka na ekranie. Tylko trochę miejsca w pokoju zajmuje. Dlatego jest to trik na pewno dla odważnych i bardzo pewnych siebie. No ale też tych, którym jakiś cudem nie zadziałały poprzednie. Są oczywiście różne typy rodziców. I jak to właśnie teraz powiedziałam, to aż mnie korci, żeby nagrać o tym type off. Jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę i dajcie mi znać o tym w komentarzu. Są ulegli, mniej ulegli i wręcz toporni. Więc niektórym z was będzie trudniej, a innym będzie łatwiej. Ale pamiętajcie, że prędzej czy później każdy z was osiągnie swój wymarzony cel, bo plan jego realizacji nie jest jakiś mega trudny i skomplikowany. Zresztą są to tylko 4 kroki. Postaw sobie swój cel. Opracuj plan działania. Działaj! Zdobywaj, miej satysfakcję, ciesz się życiem. Są to tylko 4 proste zasady. Dlatego tak łatwo jest zapamiętać i zawsze mieć przy sobie w serduszku. Ale
musicie pamiętać, że te kroki wcale nie muszą okazać się małymi tip-topkami. Mogą być to 100-milowe kroki, w szczególności ten trzeci, czyli okres realizacji. Ja nad petardem dla was pracuję od 3 miesięcy. Gwarantuję wam, że będziecie na maksa zaskoczeni i na maksa zadowoleni, bo to będzie totalny sztos. Ja już dopinam wszystko na ostatnie guziczki i mega tego pragnę, mega, mega, mega. I powiem wam szczerze, że to są już ostatnie dni, już niedługo będziemy odliczać. Ale właśnie chodzi mi o to, że ten czas realizacji, dążenia do czegoś potrafi trwać naprawdę bardzo długo. Wiem, że często chcemy mieć wszystko na już, na pstryknięcie palca, tak żeby po prostu posiadać coś i tak dalej. Ale z drugiej strony największą satysfakcją cieszymy się wtedy, kiedy osiągamy coś po długim czasie, kiedy uda nam się zdobyć górę lodową, wejść na jej szczyt, bo dopiero wtedy doceniamy to bardziej niż kiedykolwiek indziej. I jeszcze jedno, postaraj się nie przegiąć po tym odcinku i mam tutaj na myśli tatuaże, bo wygląd wyglądem. Kolczyki, włosy, makijaż, paznokcie, to wszystko można ściągnąć na już. A tatuaż zostanie z tobą do końca życia. Ja już nawet nie mówię o tym, że często zmieniają nam się pomysły w głowie i później możesz czegoś żałować, bo na przykład jestem osobą, która dobrze wiem, że jeżeli coś sobie postanowiłam kilkanaście lat temu, to ja to mam w głowie i jestem osobą, która lubi coś mieć i nie lubi się z tym rozstawać, więc nawet jeżeli był to głupi, dziecinny pomysł, to ja się go nie wstydzę. Ale chodzi mi już nawet o to, że ty jeszcze dojrzewasz, dorastasz, więc te wszystkie, wiesz, dziarki mogą się rozciągnąć i zniekształcić. To nie jest dobry pomysł, ale nie bój zacząć się działać, bo do odważnych świat należy. I to właśnie było to 5 lat z mojej strony. Mam nadzieję, że pamiętasz także o naszym magicznym konkursie, gdzie także jest 5 osób, które wygrają super cudowny balsam. I tak na dzisiaj już tyle, kruszynki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę i dajcie mi znać w komentarzu, czy bierzecie udział w konkursie. Nie zapominajcie, że oczywiście on się odbywa na Instagramie, także musicie tam koniecznie wbić, zaobserwować i tak dalej, ale musicie też zostawić łapeczki w górę, jeżeli nie zrobiliście tego na początku. Nie wiem, czy się nie powtórzyłam, ale w międzyczasie zapraszam też na wszystkie social media, a ja się już z wami żegnam i już będziemy się widzieć normalnie, standardowo we wtoreczek. Już myślę, że żadnych wpadek czasowych nie będzie, tak jak dzisiaj, ale życzę wam udanego weekendu i elo, kocham was, kruszynki!